you watch me bleed it till I can't breathe. Witam wszystkich z tej strony Tyla i witam Was w wymarzonych podróżach Indii. Właśnie Indii ogarnęłam, ale powiem Wam, że chyba za dużo nie zdziałam, bo jest 7 na 8 dni, także już końcówka niestety. Jestem odrobinę głodna, ale to nic nie szkodzi. Spróbujemy coś znaleźć, ale też napisaliście mi, że jeśli chodzi o sfinksa i grobowce, to że mogę spokojnie tam zwiedzać i nie muszę mieć żadnego zadania, więc fajnie. Ale jeszcze chciałabym sprawdzić, może akurat coś fajnego nam wyskoczy. Jeszcze jedno, o czym już wspominałam wiele razy, bo tam krzyczycie na mnie, że nie czytam powiadomień, tam był podany kod. Słuchajcie, tyle razy Wam mówiłam, że gdy się nie nagrywa, ja nie widzę połowy rzeczy tego, co Wy oglądając. Już wiele razy o tym mówiłam. I musiałabym czytać naprawdę każde jedno powiadomienie dokładnie, a to zajęłoby mi mnóstwo czasu i ten filmik składałby się głównie z czytania powiadomień tak naprawdę. Już wiele razy o tym mówiłam, no ale cóż... Kurczę, znowu jest to... Już to miałam raz i wiecie co, ja jedno mam, a spróbuję. Może mi się, słuchajcie, pojawi na mapie, zaraz sprawdzimy. Jest, słuchajcie, pojawiło mi się na mapie, super po prostu, tutaj gdzieś, czekajcie. To w końcu byśmy to zrobili, czy to jest to? Wydaje mi się, że to, bo jedno wtedy znalazłam. To wam w ostatnim odcinku mówiłam, a drugiego no za Chiny nigdzie nie było i przez dwa dni mi w ogóle nie pokazywało na mapie i sobie odpuściłam. Ale że jedno mam, no to stwierdziłam, że może akurat nam pokaże i pokazało, super. To też to sobie zrobimy fajnie. A i napisaliście mi też to zadanie, co tam trzeba się podpalić, zamoczyć i mówią, że właśnie najlepiej to w tym sfinksie i... Może tak to właśnie zrobimy, że zacznę to zadanie i pójdziemy do tego sfinksa, przy okazji zwiedzimy. Z tym, że no to już nie w tym odcinku, bo podejrzewam, że w tym sfinksie zajdzie mi strasznie dużo czasu. Dlatego myślę, że tego sfinksa zostawimy sobie na kolejny odcinek. I przy okazji zrobimy właśnie to zadanie z tym przemoczeniem, poparzeniem i tak dalej. Tak. Także bardzo Wam dziękuję za podpowiedzi i fajnie, że akurat właśnie w tym sfinksie i w piramidach nie trzeba mieć żadnych zadań. Fajnie. No, moja droga, raz, dwa. Tu widzę, mam jeszcze coś do kopania i do podniesienia, to też to przy okazji zbiorę. No. Podnieś jeszcze to. Ej, jak to? To nie jest to? To przecież tutaj pokazywało. Może tu któryś z tych. No chyba... sobie ze mnie żartujecie. No ej! Tutaj chyba, czekajcie, to. Ale to nic, i tak pozbieramy wszystko, bo może coś mi się przyda. Tu jest coś takiego, ale tu nic nie da się kliknąć, więc chyba tam się nie da przejść. No, dobra. Weź sobie jeszcze tego kwiatka i to pokopiemy, zobaczymy. Chyba się nie da, nie? Tak jak w czwórce, co trzeba na 10 poziomie przejść, nie? Dobra. Raz, dwa, moja droga. I dostarczymy. Zobaczymy, czy coś dostaniemy więcej. Jakieś zadanie, czy nie? Bym musiała posprzedawać w ogóle też te rzeczy. Łączą się Simowie w pary. Z tym modem. No, a z tym przekleństwem mumii to też, że niby w tym sfinksie gdzieś jest mumia. No, ale tam też będę mogła od razu zdjąć tą klątwę, jakby co. Także zobaczymy. Dobra, idziemy to oddać. Dobra, jesteśmy. Ego Norbalub. Mhm. Taka Siko. Okej. Przedostał się do siedziby tam coś tam, coś tam i zużył łapówkę skrzyni. Komputerownia, bo czym od kilka punktów. O, zobaczcie. Cóż, paczkę skrzyni. Dobra, idziemy. Mam jakąś... A to nie jest tam, gdzie ostatnio byliśmy? W komputerowni. No. Tak, to jest tutaj.
No. Przyniosłam paczkę. Dobra, gdzie to było to zejście tutaj, słuchajcie? Chwila. Ej, nie wiem, czy to było tutaj? Ale pokazuje mi, że tutaj mam przyjść, ale tutaj nie ma dołu żadnego. Sama nie wiem, tutaj jest jakieś coś, więc idę zobaczyć. Tylko, że jakieś dziecko tu stoi. Co to? Rowerki. Zobaczmy, co to jest. Cześć, mała. A ty co tutaj robisz? O, idzie drugi mały. Uuu, z tatą idą. Mam nadzieję. A, jest, patrzcie. To było tutaj wtedy? Nie, to jest coś innego. Co to jest? Uuu. Dobra, spróbujemy to rozbroić. Tutaj przejść się nie da. Nie wiem, czy to tutaj, ale tak to pokazuje. Skrzynia. My już tutaj mamy całkiem dobry poziom z tymi pułapkami, więc powinno to, no właśnie, rozbroić. Chodź, nastąp, zobaczymy. Kurczę, tu tych, do przesuwania. Podejrzana sprawa. Aha. Będę musiała przesuwać, tak? A, dobra. No to okej. Okay. Boże, jakie odgłosy. Ja nie wiem. Dobra. Popchnij. Teraz jak nastąpię tutaj, to pewno jeszcze jeden mi się pokaże, co? Zaraz zobaczymy. Ale pewnie tak będzie. A nie, ale jak zejdę? Zamknie się? Tak, dobra. W takim razie, moja droga, chodź, pociągnij, bo do przewidzenia w sumie, nie? I popchnij. Kurczę, ja chcę przez te drzwi tu przejść. Dobra. Użyj schodów. Co tutaj jest? Więc jakieś drzwi. Rozbrój. Patrz jeszcze, czy czasem na ścianach czegoś nie ma, ale raczej nie. Jakieś drzwi są znowu. Zobaczymy. No. Raz, dwa. Musiałaby coś zjeść. Czekajcie, da mi coś do zjedzenia może. Żeby nam tutaj biedna nie padła. Słuchajcie, te odgłosy to są przerażające, nie chcę nic mówić. No i przejść przez drzwi. Nie, pułapka? Co, co? Gdzie? Oż ty kurde! O nie! Rozbrój. No przykro mi, to już... No nie pierwszy, nie ostatni indie pewnie, no. Ważne, że nic się nie stało. Znaczy no, trochę ją tam, wiecie, poraziło, no ale żyjemy. Dobra, czy ty mogłabyś prysznicę użyć, żeby to... Co to jest? Aha, to jest ta paczka. Czekajcie, ja tylko znajdę, żeby taka nie chodziła brudna. Gdzie jest ten prysznic? Jest. Nie wiem, czy to pomoże? O, no i pięknie. Chodź. Nie tak chciałam, tak.
To ci pułapka, no. Uuu. Otwórz. A to też tak podejrzanie, nie? Że tu nic nie ma. Dobra, winka. Kurde. A tu jest klucz. A mamy klucz, dobra. Kradnę im wina z piwnicy chyba, słuchajcie. I pieniądze, no cóż, no. Życie. Właśnie, dobrze w sumie, że wzięłam to zadanie, nie? Nie myślałam, że też tutaj będzie coś takiego. Fajnie. Monety. Kurde, ja bym chciała przez tamte drzwi przejść. Aha, i co? I tu sobie wyjdę po prostu. A to było wcześniej? Słuchajcie, ta płytka? Nie kojarzy jej. Ej, co tu się stało? Nie wiem, coś mi tutaj pokazało, ale nie wiem tak naprawdę co. Ej, ja przez te drzwi ja dalej nie mogę przejść. Nie, 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 nie! Tu są jakieś drzwi, wróć! To mi tutaj pokazało. Nie. Tak, dobra, chodź, widzicie? Już się gubię. Jak za dużo korytarzy, to wiecie. Już się gubię. O matko, tu jeszcze w dół, a ja dalej bym chciała przez tamte drzwi przejść. Znowu jakaś płytka. No Indy, chodź. Nastąp. Jezu, jakie małe. Co, nic? A, dobra. O matko, kolejny. Tu jest coś do zbadania jeszcze. Tu? Nie, tutaj nie. Co? A. O matko. Czyli jest tutaj. Otwórz. Jakie w ogóle... Wow. Nieźle to wygląda, co? Coś trochę jak taka klasa. Dobra, zabieramy. Ale czy ja tutaj nie miałam włożyć tej paczki? Czy to tak działa? O, dobra. Włam się do głównego komputera w siedzibie, aby zdobyć trochę punktów wizy. O kurde. Ale dobra, bo jeszcze tutaj coś mamy. Chcę zobaczyć. Dobra. Tutaj. W ogóle to jakie niby alarmy, co? Dobra. I użyj schodów. To już chyba wszystko, nie? Tamte drzwi jeszcze na górze są, ale no tam się nie da. Niestety. No i tu wyjdziemy. Te drzwi są zablokowane. Musi być jakiś sposób, aby je otworzyć. Ale jaki? Słuchajcie, nie wiem jaki. Aha! Czyli to jest ten. Oh my god. Jak my teraz stąd wyjdziemy? Dasz sobie radę sama? Czyli to są drzwi, żeby tam wyjść. Dobra. Spoko. No. Chyba da radę sama. Stój! Czekajcie, a to? Wróć, wróć! Jeszcze tu coś jest. Chwila. Ja wiem, że... jeszcze chcę zobaczyć. Czy widzicie, tam te drzwi tylko są, żeby tam sobie wyjść. O! Ej, to tutaj jest ten komputer? Hakuj. Serio? Ale bym poszła stąd w ogóle, co? Jaki fajny obraz.
To o to chodzi z tym komputerem? Na pewno. A ja bym stąd polazła. Nieźle. Ładny obraz. Uzupełnimy im rybkami. Może włączymy? Może coś się stanie? Nie. To ktoś tu chyba idzie do nas. Wejdź do grobowca. Czekajcie, czekajcie. Macie złotą rybkę i przepraszam, że weszłam sobie tutaj. Takie zadanie, słuchajcie. Dobra, ej, no i świetnie. To idziemy odwiedzić piramidę Nibios. Świetnie po prostu. Ale bym to pominęła, słuchajcie, nie? Dobrze, że kurde, w ostatniej chwili zauważyłam te drzwi. Widzimy się już tam na miejscu. Dobra, kochani, chyba jesteśmy na miejscu. Strasznie daleko tutaj, powiem wam. Tak, to tutaj? Tak, czekajcie, jeszcze tylko zobaczymy sobie. Tak wygląda ta piramida, zobaczcie, fajna. Bardzo, bardzo daleko, żeby tutaj się dostać, powiem wam. Gdzie ona leci? Kurde, tu już są... Badaj, co to? Ciekawe, w ogóle musiałem położyć spać, zobaczcie, jak ona wygląda. Taki posąg jest do badania? Aż dziwne. Wow, jak się ładnie zapaliło, co? Chodź, zbadamy. Ej, jego można przesunąć? Zaraz to jeszcze sprawdzę. Ale może tutaj już uda nam się otworzyć. No, taka oświetlona. Dobra. Idź jeszcze, chodź jeszcze tutaj. Dobra, chodź jeszcze. Zaraz tam pójdziemy, chodź. Jeszcze chcę zobaczyć, o co chodzi z tym posągiem. Czy to taka ściema? Patrzcie! Tu jest jakieś zejście. Użyj schodów, zobaczymy. Kurde, teraz nie wiem, czy iść tam, czy tutaj. W ogóle ona mi zaraz padnie. A, tu takie coś jest. Patrzcie. Ej. Zbieraj. Ona na pewno nie będzie mi chciała tego rozwalać, bo jest zbyt zmęczona. Niestety. Tak coś czuję. Dokładnie. Dobra, kochani, ja ją tutaj szybko położę spać. Niech mi się prześpi, bo i tak zaraz padnie. Tak czy siak. Właściwie to może niech ona jeszcze sobie zje najpierw i dopiero gdzie ten nasz namiot. Ten wielki pewno się nie zmieści, co? A szkoda, bo u niego dużo szybciej rośnie energia. Pokażcie. Ej, no czemu się nie chce zmieścić? Może dlatego, że wiecie, jest wyższy, a gdzieś tutaj przed tym by się nie udało? O, proszę bardzo. To tak to zrobimy. I ja zaraz do was wrócę. No i dobrze, kochani. Indy już ogarnięta, zobaczcie. Także spróbujemy najpierw jeszcze z tym. No bo jak odkryliśmy, tu kurczę jakieś przejście, patrzcie. Ciekawe. Później znowu mi braknie czasu, żeby zrobić to zadanie, nie? Bo ostatni dzień nam został, no ale cóż. Co tu jest? Jakaś dziura. Badaj. Później to. To. Skarb. Jedzenie niskiej jakości. Też mi skarb, naprawdę. Tu będzie przejście. O Jezus, jak tu ta kamera. Tu będzie przejście pewnie. No? Tak. Ale jeszcze zobaczymy, co tutaj jest. Klucz. Patrzcie. Dobra, a tu? I też klucz. Super. To też tak podejrzanie wygląda, ten środek. A spróbuj jeszcze raz zbadać i później to zbadamy. No. Dwa klucze znaleźliśmy. Nieźle. Kurde, tak jest fajnie tutaj w tych różnych grobowcach, że... Nie, już jest pusta, dobra. Wagner!
Otwórz, boję się. Tutaj już teraz wszędzie mogą być mumie. No. Dawaj, dawaj. Jesteś silną kobietą. No. Okej. Jak to ładnie. Zbieraj. Patrzcie, ile kasiury. I w sumie klucz. Ciekawe, gdzie my w ogóle jesteśmy? Gdzieś pod tą chyba, nie? Piramidą. Tak totalnie, wiecie, ja sobie kliknęłam na ten posąg, bo tak mówię, kurde, stoi taki jeden posąg, no to podejrzane, prawda? Ja się prosi, żeby w niego kliknąć. Czysty przypadek. Tam będzie mumia, co? Na bank tam będzie mumia. To jest w ogóle bardzo ładnie, musimy zrobić zdjątko i może tu filmik nagrać, bo zaraz wrócimy do domu, to trzeba pokazać tacie. Ładne te skrzynki, nie? To takie fajne, niebieskie. Usuń. Tam będzie mumia. Jak nic. Ale czekajcie. Zrobimy sobie zdjęcie najpierw. Dobra. Jeszcze zróbmy. I teraz, czekajcie, zatrzymamy, żeby czas mi nie leciał. Film bym chciała, chociaż taki, wiecie, krótki nagrać. Zapomniałam włączyć. O matko. Dobra, zaczynamy. Tak, tutaj tato za chwilę wyskoczy mumia, ale nic się nie przejmuj, dam sobie z nią radę. Tak, tu piękne posągi. Super. Nie, bo tu butelka mi po wodzie. Tutaj były skarby, przywiozę do domu, tak. Tutaj też. No, i superowo. No, i tyle, wystarczy. Dobra, zajrzę do środka. Tu będzie mumia, więc mówię wam. Tak czuję. Może Indy powiedz, jest tam mumia? A nie. Nie ma! Naprawdę? A nie, tu już tylko można oglądać. Nie da się już na przykład zbadać. Nie. Ej, no to super. Patrzcie, tak dodatkowo. No ale to teraz, moja droga, chodź. Idziemy tutaj. Przejdź przez drzwi. Do tej naszej... do tego grobowca. Jestem ciekawa. Na pewno nie zdążymy. No ale to nic. Najwyżej jak wrócimy, to sobie to dokończymy, bo to chyba powinno być aktywne. Chociaż wiecie, różnie to z tym jest. Zobaczymy. Chodź, fajnie, no dzisiaj przynajmniej się coś fajnego dzieje. A nie jakieś kurczę gadanie. Jakie w ogóle odgłosy. Masakra. Tu jest ładnie. No pięknie. Chodź tutaj, co my mamy zrobić? Znaleźć relikt do życia. W ogóle właśnie, ja nie przeczytałam. Podziemna oaza od wieku uważna źródło wody. Musisz zbadać jego głębinę, aby znaleźć relikt życia i przynieść go do mnie. Dobra. Chodź tutaj bliżej. Ej, ładnie tu. Chodź, też zrobimy zdjęcie, moja droga. Czekajcie, gdzie to jest. Albo dobra, najpierw nagramy film. Piękne ujęcie. Tutaj jest ładnie, tam są, widzę, skrzynki. O, tu jakaś sztabka leży. Dobra, drzwi. Super. Tak, można dostać zawrotów głowy od tego. Tutaj coś z tym możemy. Możemy oglądać. Rozumiem, że ty sobie tu przypłyniesz, nie? Tak myślę. Tu jest ten klucz, dobra. Tutaj też pewno moglibyśmy się właśnie i zmoczyć, i oparzyć, podejrzewam, nie? Myślę, że... w tych grobowcach właściwie wielu by tak się dało. Dobra. To są jeszcze drzwi. Tak patrzę, żebym nie pominęła czegoś.
No. No, chociaż tu będzie jakiś klucz do tych drzwi na przykład, nie? Ciekawe. Serio? Tylko mięso suszone? Tutaj się przejść da. A tutaj? Kurczę, tam się nie dostaniemy. Że tak patrzę, czy gdzieś coś tutaj. No nic, no to najpierw pójdziemy przez te drzwi, nie? Chodź. Może akurat później nam się. Jak gdzieś zdobędziemy ten klucz, żeby tam przejść. Ciekawe, no zobaczymy. Najpierw idziemy tutaj. Innego wyjścia nie mamy tak naprawdę. Wow! Ej, tutaj jest pięknie. Chodź tutaj. Ej, mega. Zobaczcie. Nie no, stój. Dzisiaj nagram dużo filmów. Ale no, pięknie tutaj jest. Czekajcie, dobra, włączmy. Tak. Te posągi w ogóle jakie fajne, nie? Patrzcie. Super. Trawka. Znaczy w sensie trawa wszędzie naokoło, żeby nie było. Tam jest klucz. I tam jest przejście. Dobra. I jeszcze bym chciała, żebyś jakieś ładne zdjątko tutaj zrobiła. Dobra. I chociaż wiecie co, nie wiem czy jest sens jej zmieniać ten strój, bo coś podejrzewam, że ona jeszcze nie raz będzie pływać. Klucz tutaj mamy. Weźmiemy. Ja tutaj mogę, wiecie, przeoczyć jakieś tam rzeczy, ale jakieś tam znajdźki typu pieniądze i tak dalej, to aż tak bardzo mnie nie interesuje. Tu możemy przejść, a tu? Tu nie możemy. O ja. To też jest to samo przejście. Co to? Zbadaj. To jest podejrzane. Ej, ale tutaj ładnie, co? Świetnie. To jest też wejście tutaj po prostu. Boże, te odgłosy różne dziwne. Także wiecie, znajdźki to tam jakieś pieniądze, relikty to aż tak bardzo. Jak pominę, no to tam nic się nie stanie, tak? Spróbuj rozbroić, zobaczymy. Para to jest. Ło, para to tam. Co? Nie da się? To spróbuj przekroczyć. Jak idzie? No i brawo, przejdź przez drzwi. Mój kod, jakby co? Ja, co tutaj się dzieje w ogóle? Tutaj coś mamy. Tu jakieś drzwi. Tu w ogóle pułapki, tu drzwi. Ja. To co, zaczniemy może od tego. Zobaczymy. Co się stanie. Tu nie przejdziemy. To w ogóle jakieś dziwne, jakby biurko. Tutaj przejdziemy, dobra. Wow. To mi tutaj kurde, powiem, aż tu się tak źle steruje. W tych chodź nastąpić. No rozumiem, że to jest rozbrojone. Jaka taka różowa, nie? Nie było takich. A, widzisz. To chodź, idziemy najpierw tutaj w takim razie. To grobowce są ogromne, nie? Niektóre. I tutaj, żeby wszystko zrobić, to nawet nie wiem, czy nam czasami nie braknie, kurczę, odcinka. Że będzie na przykład trzeba jeden grobowiec na dwa zrobić. Tu jeszcze jakieś drzwi, patrzcie. O, mam jakiś klucz. Pięknie tu jest. Podoba mi się. Przejdź przez drzwi. W ogóle zaraz nam się czas skończy, znajdziecie. Dobra, otwórz. Szkielet! Ciekawe czyj. Coś tu syczy. Słyszeliście?
jeszcze nic nie, nie da. Dobra, chyba tutaj będzie wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz chodźmy tutaj. Myślałam, że go mogę odkopać, ale się nie da. No też tak dziwnie, nie? Tak jakieś biurko po prostu stoi. Tu mamy. Wow. Pięknie po prostu. Tu jest, widzę, pułapka, ale dlaczego ona tutaj jest, to nie wiem. Aha, bo pewnie tutaj. Ciekawe. A jakbyś tutaj poszła, moja droga? Przez to? Bo przez to to nie. Stój! Stój! Dobra, zbadaj, bo tutaj jest pułapka, wiadomo. Ciekawe, czemu ta tutaj jest. Czy tam czegoś nie ma? Zaraz zobaczymy. Tu też to wygląda podejrzanie. O, no. Ja, tu jest tyle różnych rzeczy, ale w ogóle ten grobowiec jest świetny, strasznie mi się podoba. Dobra, rozbrój. Pięknie. No to chodź, najpierw może otworzymy sobie tą skrzynkę. A, tak się nie da. Ojej, kulonku, biedny kotek taki tu przyleciał do mnie. No. No, badaj. A ty jak ma się dostać do tej skrzynki tutaj? A, tu jest jakieś przejście, patrzcie też. Może tędy się jakoś da, nie? To też mnie tutaj intryguje. Ale on nie pchaj się, no, włazi mi za plecy. Dobra. Jest waza. Z tym się nic nie da. Okej. Badaj. O, widzicie? Tu się chyba przejdzie, co? Czy tu nie ma jakiejś pułapki? Pewnie jest. Tu jeszcze coś jest. Też to zbadamy. Ale otwórz mi to. No chodź, otwórz. To też mnie zastanawia. Powiem wam, czy tam czegoś nie ma. Ale dobra, na razie to zostawmy. Kurde, powiem wam, że już mam... Już powinnam kończyć odcinek. Wiecie co, przejdźmy jeszcze tutaj, bo ja nie chcę, żeby było znowu później mega długi. I tak pewnie tego nie skończymy. Zresztą zaraz nam się i tak czas skończy tak naprawdę. Oh my god, pułapki, różne dziwne rzeczy tutaj się dzieją. Popchnij. Dobrze ja to dam? Poczekaj, stój. Nie da się tak? A nastąp, zobaczymy co się stanie. Ale jak zejdę, to tego nie będzie, co? Oczywiście. No to popchnij. W ten sposób. No dobra, badaj. Pułapki są straszne. Tych chyba jeszcze nie mieliśmy, nie? Aż tak. Nie, gdzieś były. We Francji chyba? Torba pieniędzy. No dobra, a jakbym to teraz z powrotem tutaj dała, to to powinno mi się zniknąć, nie? Powinno mi się zniknąć, wiecie. No i świetnie. Chodź, nastąpimy. Tu jest coś do zbadania. Okej. Tylko czy jak ja z tego zejdę? No, dobra, super. Dobra, spróbujemy jeszcze tutaj. Gdzie mnie przeniesie?
Oczywiście, że płyń. Nieźle. Badaj. Tutaj, tutaj. Boże, ile tutaj jest rzeczy, słuchajcie. To naprawdę sporo. Jezus, ta kamera to jest masakra. No, zaraz koniec. A to gdzie myśmy tutaj wyszli? Tutaj gdzie byliśmy na początku, co? Nie, ale tutaj nadal się nie da. No dobra, to nie. To jeszcze zostawmy. Chodź, usuń to. Jeszcze. A tutaj by się dało? Nie, dobra. Chodź, usuń to. Dobra, to jest do poprzesuwania też, widzę. Chodź, od razu. Popchnij daleko, bo na pewno będzie trzeba to tam przesunąć. Założę się, więc... Nie ma sensu na tym nawet stawać, tylko pchaj! Okej. Aha. Jeszcze? Nie, jeszcze. Pociągnij. I popchnij. Mówię, co to, nic się nie stało? Co się otworzyło? Kurczę. A tu? Tak, tylko że jak zejdę, to nie przejdę, co? Tak. Dobra, czyli najpierw będzie trzeba zejść tutaj pewnie, a później przesunąć i przejść sobie tutaj. A co to jest taki mały? Coś dziwny. Dziwne to jest. Jezus Maria. Indy, gdzie jesteś? Patrzcie, ile tu jeszcze tego wszystkiego jest. Chodź. Ale wiecie co? Jak to nieźle wygląda. Będziemy kończyć. I tam jest jeszcze zejście. Nie, kochani, kończymy. Zresztą tak czy siak pewnie będę musiała z nią wrócić do domu, bo zobaczcie i najwyżej w kolejnym odcinku zobaczymy się już tutaj. Miejmy nadzieję, że będę miała to aktywne. I jest zmęczona do tego, więc i tak długo już nie pogramy. Także kończę, kochani. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!